Zawsze sobie forma, dziewczyna niepozorna. Zwycięstwo to norma, knockout za knockoutem, rekord za rekordem. Amerykanom i Niemcom podkręciła korbę. Dostali w mordę, a shipper jeszcze walczy. Otylia starczą oponentki na tarczy. Siedemnastka skromna ze śląskiej rudy, chcieli ją pokonać, lecz to były tylko próby. Pobity rekord Europy, medal za medalem. Stało się oczywiste, co będzie dalej. Zdziwione inne kraje, rekord świata pobity. Otylia stała się twarzą pływackiej elity. Na szczyty się dostała ciężką pracą, tak wiele emocji zafundowała rodakom. Europejka i kobieta roku 04. Twarda kobieta pokonywała bariery. Sydney, Ateny, Londyn i Pekin. Jej dobre imię przetrwa na wieki. Rekord Polski poprawiony 51 razy. Z uśmiechem na twarzy każdemu się kojarzy. Olimpijskie złoto poszło na licytację. Że dobre ma serce, to chyba jest jasne. A właśnie dostała też krzyż kawalerski. To polski husarz, tylko w damskiej wersji. No, życzenia, że może będzie medal. Otylia Jędrzejczak, tor trzeci. Kaitlin Sandeno, czwarty. Yuko Nakanishi, piąty. Petria Thomas, tor szósty. Otylia Jędrzejczak świetnie pływa obydwie części dystansu. Pierwsza wynurzyła się Otylia Jędrzejczak. Ale w tej chwili już chyba nawet prowadzi Otylia i Felicity Galvez na drugim torze, ale znakomicie też Petria Thomas ruszyła od razu od startu. Australijka na szóstym torze. Australijka i Polka. Petria Thomas na szóstym i Otylia Jędrzejczak na trzecim. Rozdzielają je obydwie rywalki. Pierwsza długość basenu. Petria Thomas prowadzi. Czas fantastyczny. 60 setnych sekundy poniżej tempa na rekord świata. Otylia Jędrzejczak w tej chwili na drugim miejscu. Prowadzi Petria Thomas. Australijka ma może pół ciała przewagi, ale spokojnie, nie denerwujmy się. Nieraz mówiliśmy, że trzecia długość basenu, że czwarta długość basenu w tym stylu to jest mocna strona Otylii Jędrzejczak. Za chwilę półmetek tego wyścigu. Petria Thomas niesłychanie mocne tempo narzuciła i ona będzie prowadziła na półmetku. Otylia na drugim miejscu. Czas Petri Thomas, minuta i 18 setnych, nadal poniżej rekordu świata. Tak, Petria Thomas zaczęła o 7 dziesiątych szybciej niż Otylia wtedy, kiedy płynęła na rekord świata, ale Otylia miała taktycznie popłynąć pierwsze 100 metrów spokojnie i tak właśnie zrobiła. Wszystko zadecyduje się na ostatniej 50. Proszę Państwa, trzecia długość basenu. Petria Thomas i Otylia Jędrzejczak. Petria Thomas tor szósty, Otylia Jędrzejczak tor drugi. I teraz wydaje mi się, że Otylia już troszkę przyspieszyła. Ostatni nawrót, ostatnie 50 metrów. Teraz zdecyduje się wszystko. Polka czy Australijska? Otylia Jędrzejczak czy Petria Thomas? Ależ emocje przyspiesza Otylia Jędrzejczak. Rekordzistka świata już objęła prowadzenie. Proszę Państwa, czekaliśmy na tą chwilę tak długo. Mamy dwa srebra. Czy będziemy mieli do tego złoty medal? Czy będziemy mieli złoty medal? Odpowiedź na to pytanie dosłownie za sekundy. Za ułamki sekund. Jeszcze 9, 8, 7 metrów. Czy wytrzyma Otylia? Czy wytrzyma Otylia Jędrzejczak to tempo? Otylia Jędrzejczak, mistrzynią olimpijską. 2 minuty, 6 sekund, 5 setnych, mamy złoty medal. Trzeci medal Otylii na tych igrzyskach. Pierwszy złoty medal w historii polskiego pływania. Tu płynie się, proszę Państwa, na miejsce i Otylia znakomicie rozwiązała ten wyścig. Nie zaczęła za szybko, w swoim tempie i znakomicie finiszowała. Otylia Jędrzejczak, teraz ona jest w centrum uwagi. Teraz ona jest bohaterką całej olimpijskiej pływalni w Atenach. Popatrzmy na to wszystko jeszcze raz, już trochę spokojniej. Najpierw ruszyły od razu Petria Thomas, bardzo ostro. Tempo było poniżej rekordu świata o 0,6 sekundy po pierwszej części dystansu. Niesamowicie, baliśmy się, że może troszkę zabraknąć siły, ale nie zabrakło. 0,3 sekundy, o tyle Otylia Jędrzejczak wygrała i proszę popatrzeć na tę radość. Kiedy zdobywała srebrne medale, my cieszyliśmy się bardzo, Otylia była poważna. Tłumaczyliśmy to skupieniem, zamyśleniem. Tłumaczyliśmy to tym, że ma przecież przed sobą jeszcze jeden wyścig, ale tak naprawdę Otylia kocha zwyciężać i gdyby nie to powodzenie tu nas 200 metrów na swoim koronnym dystansie, to Otylia wyjeżdżałaby
No nie tak radosna jak w tej chwili, proszę Państwa. Nie tak radosna i nam pewnie czegoś by brakowało. W historii polskiego sportu olimpijskiego była wcześniej tylko jedna sportsmenka, która na jednych igrzyskach wywalczyła dla nas 3 medale. To była Irena Szewińska w Tokio. Minęło 40 lat i oto Otylia Jędrzejczak w pływaniu zdobyła 3 medale na jednych igrzyskach. 2 srebrne i 1 złoty. Proszę Państwa, w super radosnych nastrojach powraca.